każdy ma czasami takie momenty, że sobie leży, sobie myśli, no wygrałem tą bańkę i teraz za tą bańkę sobie. No to u mnie pierwsza myśl to jest takie szwajcarskie tokarki, taką tą frezarkę, taką fajniutką szwajcarską. Także tak, to jest taka moja zajawka, no. Tak wygląda właśnie ból wałżośca. Tutaj sobie, tu jest powierzchnia ziemi, powiedzmy. Stąd sobie wyrasta pieniek. A stąd korzonki dalej w głąb ziemi. A to jest ta bulwa, która właśnie daje drewno na fajki. Zacząłem palić niestety bardzo wcześnie. Dziś miałem 15 lat, nawet może niecałe. I zaczęło się od fajek i te fajki jakby w momencie, jak mi gdzieś w mózgu zakliknęło, że fajki też się robi metodami rzemieślniczymi, że to nie jest tylko jakiś tam, że to nie powstaje przecież gdzieś w jakiejś wtryskarce nagle z drewna, z formy i jest fajka, tylko gdzieś ktoś nad tym dłubie. A mi się to dłubanie właśnie podobało, gdzieś tak jeszcze mnie to, że od zawsze właściwie takie precyzyjne rzeczy, gdzieś takie rzemieślnicze tematy, to mi się podobało. No i jak kliknęło jedno z drugim, że tu palę fajkę, to też jest jakiś temat rzemieślniczy, no to zacząłem to zgłębiać. A jeszcze był etap odnawiania fajek na początku, bo kolekcjonowałem fajki, kupowałem dużo fajek używanych, starych, jakichś takich fajnych, ciekawych. No i czyszczenie ich, odnawianie, czasami gdzieś coś było uszkodzone, jakby to był taki wstęp do tego rzemiosła. Każde takie przedsięwzięcie jest zrobieniem sobie trochę pod górkę. To nie jest najłatwiejsza opcja. I to się bierze gdzieś chyba po prostu z jakichś, nie wiem, potrzeb wewnętrznych. Tak jak ludzie grają na instrumentach, nie wiem, inni tam rozwijają się w sporcie. No, ja chyba tak sobie myślę, że to ludzie są tacy, którzy potrafią na 8 godzin, powiedzmy, wyłączyć jakieś tam poboczne działania swojego mózgu i skupić się na jakiejś pracy, która ich w sumie ani ziębi, ani parzy. Odbębnić i później jakoś się realizować w czymś innym. No ja raczej jestem chyba taki, że po prostu lubię zgłębiać po prostu to na co dzień i uczynić z tego pracę i tak naprawdę nie pracować dzięki temu. Co bym sobie dzisiaj porobił? A fajkę bym sobie zrobił, a to sobie zrobię. No. Cyk, fuch, do roboty. Są takie momenty bardzo kreatywne, gdzie po prostu wchodzi się w ten taki stan flow i po prostu świat znika w ogóle, jakby nie mam kompletnie pojęcia, co się dzieje i gdzieś właśnie jestem jakby tylko skupiony na tej formie, na tym kształcie, na tym, co robię, to, że ja staram się uczyć różnych technik. To nie jest praca, którą się da wykonywać od do. To tak jak w każdej umiejętności, to jest właśnie, nie wiem, szachy, gra na instrumencie, trzeba 10 tysięcy roboczogodzin przeklepać, żeby mieć po prostu wachlarz po prostu umiejętności w małym palcu i tego się nie da przeskoczyć. No i trzeba po prostu, no trzeba mieć zajawkę. Jeżeli się ma zajawkę, no to się to robi. Jeżeli się to robi, to się chce robić więcej. No ja jak mam robić coś, co lubię, to mówię, a tam sobie chciałem taki wykombinować przyrząd, żeby tam fajnie w fajce tak coś przewiercić. No ale to jest coś, co mnie po prostu pochłania i ciężko mi się jest nieraz oderwać, jak mam jakąś wizję i bardzo chcę coś skończyć, no to tak jak wczoraj wieczorem bardzo chciałem dokończyć, no i się położyłem w 3:30 w nocy i to jest chyba ta cena, że po prostu ten poziom zaangażowania jest dość wysoki i niezbędny w sumie chyba, żeby to fajnie szło. Zamiłowanie do ładnych rzeczy przede wszystkim i zamiłowanie do w ogóle też przedmiotów użytkowych, narzędzi, to jest coś, co mnie bardzo na co dzień napędza, bo
bo same te techniki i te narzędzia są dla mnie fascynujące. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, że to nie jest tak, że tylko jakby ten końcowy efekt mnie jara, ale cały proces. Cyk! I to w ekstremalnym uproszczeniu jest proces wytaczania główki w takich fajkach klasycznych. No bo im bardziej porąbana fajka, tym mniej się da wytoczyć. Zawsze jakoś tak jest, że jak zdarza mi się odwiedzać, tak jak mówiliśmy, Mirka, który jest drykierem, czy zegarmistrza, o którym wam opowiadałem, no to jakby niezależnie od bariery wieku, no nie ma tej bariery wieku, jakby rozmawiamy ze sobą jak po prostu dwie osoby zainteresowane tymi samymi rzeczami i zauważyłem, że właściwie chyba zawsze tak jest, że jeżeli ktoś właśnie jest takim rzemieślnikiem, z którym ja czuję, że gdzieś nadajemy na podobnych falach. No, mnie to też zawsze bardzo inspiruje, jak widzę, że ktoś też lubi to, co ja i lubi poświęcić setki godzin na to, żeby z jakiegoś kawałka surowego materiału coś nie wiem, zależnie od techniki, wystrugać, czy wytoczyć, czy niezależnie od tego, jakie to jest rzemiosło, to jest jakaś taka nić porozumienia, niezależnie właśnie od wieku. Łatwo jest się porozumieć. Chcemy zrobić do tej fajki ustnik, tak? No to sobie po prostu wizualnie to projektuję na zasadzie przyłożenia fajki do kartki. No i na oko, żeby wyglądała dobrze. No fajka na pewno jest przedmiotem magicznym. Jeżeli w ogóle dopuszczamy, że są takie przedmioty, które mają coś w sobie takiego wyjątkowego, to fajka na pewno jest takim przedmiotem, bo jest wyjątkowo osobista. Fajki się nie pożycza. Fajkę przede wszystkim to jest bardzo nietypowe, bardzo mało jest takich przedmiotów. Trzyma się ją w łapie przez godzinę praktycznie. Zwykle się tyle pali fajkę, godzinę. I cały czas jest się w kontakcie z tym przedmiotem. Trzyma się ją w ustach. Cały czas się czuję wagę tego przedmiotu, wyważenie, czuję się kształt tego ustnika, jego twardość, miękkość w zębach. Cały czas się tą fajkę miętosi, ona jest ciepła, bo się w niej pali. Jest to trudno sobie wyobrazić bardziej intymny przedmiot użytkowy. No, jest naprawdę bliska palaczowi. To jest przedmiot, który jakby staje się częścią ciebie. To nie jest tylko nałóg, może jest nałogiem, może być nałogiem, nie musi. Ale jest to taki dodatek, który się ma trochę na stałe. Wiele ludzi, którzy pali fajkę, jest z nią widywanych ciągle i staje się takim elementem osobowości prawie. Dobra, to tutaj jadę dalej. To wygląda na pierwszych etapach tak. I teraz właściwie co? Już to pocienianie ręczne, piłowanie tego kształtu. I tak to wygląda. Tak jak widzieliście, to jest skrócony, powiedzmy przyspieszony trochę proces toczenia fajki. A to są gotowe fajki, prawie gotowe, w różnych stylach powiedzmy, bo to na przykład są fajki takie bardzo
w sumie bardzo klasyczne. Taki kształt nazywany billard, czyli po prostu prosta główka, prosta szyjka. I w wykończeniu piaskowanym, czyli to drewno jest po prostu piaskowane ścierniwem pod ciśnieniem, które wybiera miękkie drewno, a zostaje twarde, więc cały układ słojów przyrostu wychodzi jakby w tych dolinkach. A jeżeli są wykończone na gładko, one jeszcze się nie błyszczą, bo nie były polerowane. No ale wrzesiec wygląda wtedy tak, przez taką specjalną technikę takiego selektywnego bejcowania po prostu i później ścierania tej bejcy uzyskuje się ten kontrast właśnie. No a tu na przykład jest taka muszelka, którą ostatnio wykonałem, już jest też tylko właściwie ustnik do dokończenia, natomiast to jest taki kształt trochę nietypowy. Czasami robię właśnie takie kształty bardzo, bardzo odjechane z jakimiś odnóżami czy jakimiś dziwnymi wypustkami, bo jest to po prostu ciekawe, fajnie się nad taką fajką pracuje, jest to dużo bardziej angażujące tak umysłowo powiedzmy niż zrobienie fajki, która ma prostą szyjkę, prostą główkę. Trochę się trzeba bardziej nakombinować, no i jest to bardziej satysfakcjonujące, no po prostu, ale też bardzo pracochłonne. Jeżeli ktoś ma pasję do czegoś, to nigdy ta pasja się nie kończy, jakby nie ma limitu, to nie jest tak, że a już wiem wszystko o winie, koniec, dziękuję, zakończyłem swoją pasję z winem. No nie, no to jest zawsze jest jeszcze więcej, jeszcze ciekawszych rzeczy i to jest myślę ważne w pasji, że się cały czas chce wiedzieć więcej i robić coś lepiej po prostu.